Macie takie dni, kiedy wydaje wam się, że nic nie ma sensu, wszyscy dookoła to replikanci, a sam Ryan Gosling to literalnie ja? To idealnie się składa, bo teraz możecie poczuć klimat Blade Runnera również w cyberpunku. Ja jestem Jaro i zapraszam was na film z modami z Blade Runnera. Tak, to prawda, a wszystko to za sprawą modów, które stworzyli gracze. Przechodząc już do sedna, zacznijmy od świetnego presetu sprawiającego, że Night City wygląda jak żywcem wyjęte z Blade Runnera. Mroczne uliczki i świat wypłowiały z kolorów sprawią, że w mgnieniu oka zatopisz się w klimacie łowcy androidów. Dostępny jest również mod pozwalający wybrać któryś z presetów inspirowanych różnymi lokacjami drugiego Blade Runnera z Blade Runnera 2049. How cool is that? Dobra, ale zanim wejdzie się do gry, trzeba przejść przez menu. A jak lepiej to zrobić, niż od razu po włączeniu gry móc obejrzeć intro wycięte prosto z filmu, zastępujące oklepane, dzień dobry, które chyba każdy już zna na pamięć. Mamy już intro, reshade, zatem do pełnej imersji brakuje jeszcze muzyki. Bez obaw o to community cyberpunka również zadbało. Od teraz, włączając radio samochodowe, wybrać możemy też stację, na liście której znajdują się najbardziej ikoniczne piosenki i utwory z soundtracku zarówno z pierwszego Łowcy Androidów, jak i z Blade Runnera 2049. Nie ma przecież nic lepszego niż odpalić ulubiony kawałek w samochodzie, który... Zaraz, w samochodzie? Stare klasyczne czterokołowce to już przeszłość. Od dziś w twoich rękach ląduje oryginalny spinner wyglądający i działający identycznie jak w słynnym dziele kinematografii. Modyfikacja ta umożliwia zarówno jazdę tymże pojazdem, jak i wzbicie się w powietrze i zwiedzanie Blade Runnerowego Night City z lotu ptaka. A jeśli dalej wam mało, to zapewne zainteresuje was możliwość zamieszkania w idealnie odwzorowanym lokum należącym do Joe. Wprawdzie nie będzie wam tu towarzyszyć sama Joy, ale może kiedyś powstanie mod na emanator, który coś takiego umożliwi, a teraz pozostaje nam zadowolić się magią montażu. Co to? A tak, to kolejny mod, tym razem zmieniający klasyczny dzwonek z telefonu na ten z Blade Runnera 2049. Jeśli macie już dość słuchania od 3 lat tego samego dźwięku dzwonienia, to będzie to idealne rozwiązanie dla was. A no i w grze jest stworzone to lepiej niż w filmie, gdyż w grze nie zastopuje wam to działania Joy. Jednak Night City to nie Los Angeles. Dobrze by było, gdyby chociaż w jakimś stopniu miasto z cyberpunka przypominało to z Blade Runnera i w zasadzie da się to zrobić. Mowa tu o modzie, który łączy w sobie wszystko, co można sobie tylko wymarzyć w połączeniu dwóch dystopijnych światów. Dzięki tej modyfikacji wszelkie neony, plakaty, szyldy, naklejki zmienią się na oryginalne loga z prawdziwego świata, dokładnie tak jak było to w Blade Runnerze. Dodatkowo na samochodach policyjnych nie będzie się już wyświetlać napis NCPD, bo zostanie zmieniony na LAPD. Wielkie wyświetlacze na wieżowcach również pokazują teraz reklamy i sceny z filmu, dzięki czemu możliwe jest ostateczne dopełnienie przeobrażenia cyberpunkowego Night City w Blade Runnerowe Los Angeles. Jeśli dalej wam mało, to z pewnością ucieszy was fakt, że istnieje możliwość likwidowania zbuntowanych replikantów oryginalną Blade Runnerową bronią. Te dwa kolejne mody sprawią, że zarówno dźwięk, jak i wygląd spluw przypomina ten z filmów Blade Runner. Pierwszy z tych modów podmienia dźwięk wystrzału rewolwera RT-46 Buria na dźwięk, który mogliśmy usłyszeć podczas jednej ze scen Blade Runnera 2049. Drugi z kolei podmienia tekstury pistoletu John'ego, by wyglądał jak oryginalny pistolet używany przez Harrisona Forda w oryginalnym Łowcy Androidów. Ale zastanawialiście się kiedyś, czy Misty nie jest przypadkiem wzorowana na Pris z Łowcy Androidów z 1982 roku? Jeśli tak, to nie musicie się już dłużej zastanawiać, gdyż istnieje mod, który podmienia tekstury twarzy bohaterki cyberpunka na takie, by przypominały makijaż Pris replikantki Nexus 6. Innym modem, również nawiązującym do Pris, jest zmiana tekstur twarzy w kreatorze postaci, dzięki czemu V może wyglądać jak bohaterka z filmu i przykładowo udać się na szczyt jednego z budynków, gdzie znaleźć można nawiązanie do pierwszego Blade Runnera. Chodzi oczywiście o spotkanie Roya Batiego, ostatniego z żyjących zbuntowanych replikantów Nexus 6.
A na sam koniec zostało coś dla najwytrwalszych. Prawdziwa bomba, czysta perfekcja i dopracowanie w każdym calu. Tak, chodzi tu o samego Kay, w którego w filmie wcielił się Ryan Gosling. Dzięki ostatniej modyfikacji w tym odcinku możecie wcielić się w samego Joe i w połączeniu z wszystkimi poprzednimi modami móc przemierzać mroczne ulice miasta jako... literalnie wy. Co prawda model Goslinga nie jest idealny i w wielce zadowalającej jakości, ale hej, raczej sama świadomość, że gramy Ryanem Goslingiem w zupełności wystarcza, by móc w pełni oddać się imersji i grać w pełni zadowoleni. I to już wszystkie mody w tym filmie. Jeśli któryś z tych modów Wam się spodobał, dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy będziecie ich używać. Zostawcie lajka, zostawcie komentarze dla budowania zasięgów. Może wtedy chociaż się uśmiechnę. A teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!